Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem. Te słowa z podziemia, autor nieznany. Po latach 80. donieśliśmy Polskę do naszych dni. Panie prezydencie, wysoki Sejmie, drodzy rodacy, niesiemy Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie, gdzie Cię doniesiemy? My, Polacy, jesteśmy wielkim, dumnym narodem. Mamy wielką przeszłość. Jesteśmy narodem z pokoleń przed nami, w pokolenia, które przyjdą po nas. Jesteśmy cząstką dziejów. Rośliśmy z chrześcijańskiego, z europejskiego ducha, z naszej mowy i kultury, z umiłowania wolności, z pracy i walki o niepodległość, z fenomenu solidarności. Nam, posłom, przypadł zaszczyt reprezentowania obywateli, tych, którzy poparli obecnie tu w Sejmie ugrupowania, tych, których głosy nie zostały uwzględnione, a także tych, którzy nie poszli do wyborów. Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, wspierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. To nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie. Czy prawo stanowione przez Sejm obecnej kadencji pomoże Polsce? Czy potrafi poprawić dolę mieszkańców naszego kraju? Czy biednych uda się wyrwać z biedy? Czy da perspektywę ambitnym, pracowitym i zdolnym? Czy przywróci cześć bohaterom Solidarności? Na co dzień widzimy bezprawie, draństwo i rozpacz. Rządzą ci, którzy mają pieniądze i siłę. Ludziom potrzeba uczestnictwa, możliwości wypowiadania się, decydowania o sobie, o kraju. Takie są nasze cele, takie będą nasze czyny. Tu, z tej trybuny, padło przed laty dramatyczne pytanie. Czyja jest Polska? Jest jednak jeszcze bardziej doniosłe, ważniejsze pytanie. Dla kogo jest Polska? Żyjemy nie tylko dla siebie. Żyjemy i umieramy dla innych. Czcigodna rodzino, pana marszałka, seniora świętej pamięci Kornela Morawieckiego, na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim, wielce szanowni państwo marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowny gościu nasz, premierze Republiki Czeskiej, szanowni państwo premierzy, z panem prezesem Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo ministrowie, posłowie, senatorowie, wszyscy dostojni przybyli goście, czcigodny księża arcybiskupie, ekscelencje księża biskupi, czcigodni księża, wszyscy dostojni goście. Przeczytałem ten długi fragment inauguracyjnego wystąpienia marszałka Sejmu seniora, pana Kornela Morawieckiego z 12 listopada 2015 roku, ponieważ myślę, że cały jest ważny, kiedy mówimy o jego postaci, patrząc na tło całego jego życia i historii. Tej zresztą, o której była tutaj już dzisiaj mowa. Kim był? Jakim był człowiekiem? Ten ważny element jego życia, dążenie do wolnej, suwerennej, niepodległej Polski w zasadzie przez cały czas, od samego początku może. Ktoś, kto wierzy w to, że data urodzin determinuje życie człowieka, powie, urodził się 3 maja 1941 roku w 150. rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej. Ale my wierzący powiemy, po prostu takim był człowiekiem. Niezwykle głębokich przekonań, niezwykłej wewnętrznej siły.
niezwykłej niezłomności w dążeniu do wolności. 68 rok, 70 rok, 76 rok to te chwile, kiedy ten młody jeszcze wtedy wciąż człowiek cały czas wzbiera coraz mocniej w swoich przekonaniach, w dążeniu do tego, żeby Polska była niepodległa. To właśnie dlatego na tamtym banerze, który rozwinął razem z kolegami w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego, było napisane: wiara, niepodległość. Tak jak wspomniał ekscelencja ksiądz arcybiskup, ludzie się dziwili. Nikt wtedy nie ośmielał się tak ostro występować. Niepodległość, to znaczy żądamy niepodległości. Czyli Polska nie jest niepodległa. Kornel Morawiecki miał jasno sprecyzowany pogląd. Kraj, w którym nie z naszej woli stacjonuje kilkaset tysięcy obcych żołnierzy, w którym władze są dyktowane z innego wielkiego mocarstwa, gdzie władze dostają prikaz, co mają robić, to nie jest kraj niepodległy i to nie jest kraj suwerenny. A on chciał wolnej Polski. On chciał niepodległej Polski. Nie godził się na żadną inną. Był pod tym względem niezłomny. Był wyśmiewany, był atakowany, był krytykowany, był więziony, był deportowany. Właśnie dlatego, że chciał Polski niepodległej i nie godził się na żadne kompromisy. Taki był. W czasach, gdy część ludzi działających w opozycji szukała kompromisu, on się na żaden kompromis nie godził. To najprawdopodobniej właśnie dlatego w 1988 roku, po roku więzienia, został z Polski wyrzucony. Do historii przeszedł materiał filmowy, na którym widać, jak funkcjonariusze SB siłą ciągną Kornela Morawieckiego do samolotu po to, żeby go wysłać do Wiednia, poza granice kraju. A on się nie godził, mimo że czekało go więzienie dalej tutaj. Chciał zostać w swoim kraju, w Polsce, chciał walczyć. Wiedzieli, że się nie będzie godził i że będzie krytykował, że będzie podważał porozumienie. Nigdy zresztą nie pogodził się chociażby z okrągłym stołem. Demonstracyjnie w 1991 roku w czasie kampanii wyborczej do parlamentu w Polsce wywrócił model okrągłego stołu. Można się z nim nie zgadzać. Można dyskutować, patrząc z perspektywy tych 30 czy 40 lat na drogę naszej historii i dyskutować o tym, jaką drogą rzeczywiście powinniśmy byli iść. Można dyskutować, ale nie można go nie szanować. Nie można nie szanować Kornela Morawieckiego, jego niezłomności, jego patriotyzmu, jego walki. Myślę, że kiedy popatrzycie do internetu, to dostrzeżecie. Myślę, że właśnie przez szacunek dla niego, nawet ci, którzy się z nim bardzo głęboko nie zgadzali, nie nazywają go na różnych stronach w internecie opozycją demokratyczną, tylko nazywają go opozycją antykomunistyczną, bo on był opozycją antykomunistyczną. Można się uśmiechnąć, że w jakimś sensie z tego punktu widzenia patrząc, Rzeczpospolita rozumiana jako jej naród, jej społeczeństwo,
uczyniła zadość Kornelowi Morawieckiemu, albowiem wtedy, kiedy on po raz pierwszy wszedł do polskiego Sejmu, do Sejmu ósmej kadencji, nie wybrano do tego Sejmu pogrobowców partii komunistycznej. Ludzie ich odrzucili. Nie musiał zasiadać z nimi w sejmowej ławie, ale chcę bardzo mocno zwrócić uwagę na te fragmenty wypowiedzi pana marszałka seniora Kornela Morawieckiego, które przytaczałem, te końcowe. Kiedy mówi o Polsce, kiedy mówi o wspólnocie, kiedy mówi, że razem musimy ją realizować, to pokazuje, że miał szacunek do każdego, że on, człowiek tak niezwykle doświadczony prześladowaniem, wyśmiewaniem, brakiem szacunku, doskonale rozumiał, co to znaczy wolność gromadzenia się, wolność wypowiedzi, wolność słowa, demokracja i wspólnota. I że właśnie wspólnym działaniem najprędzej zbudujemy silne państwo, niepodległą rzeczywiście Rzeczpospolitą, której tak bardzo pragnął. Mają dzisiaj. Walnie się do niej przyczynił. A to, kim był, pokazuje także i druga historia, już dalece bardziej współczesna, sprzed zaledwie kilku lat, kiedy był już parlamentarzystą, był marszałkiem seniorem. W czasie protestu pod Sejmem przechodził i zablokowano mu drogę. Potrącano go, szturchano, szarpano, nawet mu ubliżano. Wytrzymał to ze stoickim spokojem. Przeszedł potem policjanci, pytali się go, czy chce wnieść skargę. Był przecież marszałkiem Sejmu seniorem, posłem, funkcjonariuszem polskiego państwa. Powiedział, nie, nie, to są Polacy, to są moi rodacy. Oni po prostu nie zgadzają się ze mną i nie chcieli mi dać przejść. Absolutnie nie wniosę skargi. To znaczy, oni mają prawo mieć swoje poglądy. Oni mają prawo wyrażać swoje poglądy i ja to uznaję. To powiedział Kornel Morawiecki. Takiej właśnie Polski pragnął i taką Polskę budował. Jednocześnie miał jasne przekonanie, kto powinien nią rządzić. Bo to, czy się szanujemy, a to, kto rządzi, to są dwie różne sprawy. Dlatego także jako kandydat Zjednoczonej Prawicy chciał startować w zbliżających się wyborach. Chciał sprawować w Polsce władzę, chciał Polskę zmieniać, chciał uczestniczyć w tym procesie. Uważał to za ważne. Do samego końca, do ostatniej swojej chwili, w czasie, kiedy już był bardzo ciężko, śmiertelnie chory. Cały czas do ostatniej chwili był gotowy do służby. To właśnie dlatego jest ten wielki ceremonialny pogrzeb, na który przybyło tylu ludzi. Wielce szanowny panie marszałku seniorze, dobrze pan się zasłużył Rzeczypospolitej i ta pana służba jest doceniana. Ja panu z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej za nią dziękuję. Spoczywaj w pokoju. Cześć twojej pamięci.